Dzień z Telewizji Republika. Wracamy do naszego studia. Łukas Jankowski, witam Państwa raz jeszcze, po raz kolejny i nie ostatni dzisiaj. I temat też nie po raz ostatni się pojawi na naszej antenie. Kwestia naszego bezpieczeństwa, kwestia modernizacji sił zbrojnych. W naszym studiu Marcin Ociepa był wiceminister obrony narodowej, prezes Stowarzyszenia Odnowa, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry. To może zacznijmy nietypowo od wypowiedzi szefa BBN-u. Minister Jacek Siewiera wczoraj mówił tak o dokumentach, które ujawniła Telewizja Republika. Wydatki na obronność w deklaracji ministra obrony narodowej nie ulegną obniżeniu. Ale dokumenty, które zostały ujawnione przez, jak pani redaktor nazwała, propisowskie media, ja bym powiedział, konserwatywne media, są prawdziwe. No i właśnie, gdzie jest prawda, panie pośle, panie ministrze? Ulegną obniżeniu, czy nie ulegną? Jak jest z finansowaniem polskich sił zbrojnych? To się dopiero okaże. Yy, tasy, no mamy deklarację to... wicepremiera, premiera, ministra finansów, wszystkich świętych w rządzie mamy, że będzie więcej. To, to skąd ten dokument? jeżeli no, z ten dokument, Monu, a dokładnie ze sztabu generalnego, jak odpowiedź na, na zapytanie z Monu? E, e, no, nawet coś więcej niż zapytanie, bo jeżeli... Em... Dobrze widziałem, to ten dokument jest dokumentem uzgodnieniowym. Czyli Departament Budżetowy Resortu Obrony Narodowej przedstawił pewien plan i poprosił, żeby sztab generalny go uzgodnił. no To jest specy specyficzna nomenklatura w ramach Resortu Obrony Narodowej, która sprowadza się rzeczywiście do, do, do w szeregu uzgodnień z bardzo wieloma podmiotami. Ehm, I w tym przypadku mam do czynienia z postawioną tezą, że tak mają wyglądać wydatki. A co, sztab pan, panie reagujemy. generale, tak, tak. szefie sztabu generalnego NATO, prawda? No dobrze, to, jest to, nie jest, to nie jest hipoteza. Mówisz, to jest normalne, że to jest tak, że co roku tak wyglądało, że Departament Budżetowy MON wysyłał dokumenty, gdzie były żądania oszczędności, sztab się nie zgadzał i z reguły było tak, że sztab wygrywał, koniec, kropka. Naturalna, coroczna licytacja, chciałbym się powiedzieć, między tym, kto ma pieniądze, a tym, kto chce je wydawać. Być może, ale na pewno nie wewnątrz resortu narodowej Za naszych rządów, to się na pewno nie zdarzyło, żeby wewnętrzne departamenty pytały sztab generalny, czy mogą obniżyć wydatki na obronność. Nie. Tego typu przeciąganie Liny, jeśli już, to może mieć miejsce pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Ministerstwem Finansów. I prawdopodobnie dokumentem źródłowym są dokumenty z Ministerstwa Finansów, a to oznacza, że to premier Donald Tusk za pomocą swojego ministra finansów chciał zabrać premierowi Kośniakowi Kamyszowi te pieniądze z obronności. No i to jest e, przestroga, do której wracam przed paru miesięcy, bo ja przestrzegałem premiera Kośniaka Kamysza, że premier Tusk będzie chciał mu zabierać te pieniądze. No i to, że to jest na poziomie na razie roboczym, to nie zmienia faktu, że się pojawiło i miało podpis dyrektora departamentu. To a to jest wyjaś... bardzo dużo. Wyjaśniłem, bo to jest styza, która się wczoraj pojawiła w mediach, że Bijarosław Rozpowszechniał, że to jest właśnie naturalne, typowe. Jakby jakby to było, gdyby zajrzeć do dokumentów z lat 2023-2022. Jak wyglądała taka korespondencja wówczas, kiedy pan był wiceministrem? Ja nie, nie mogę wracać do, 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 do tego czasu, do tych dokumentów, bo one są objęte przynajmniej tajemnicą służbową, jeśli nie jakąś klauzulą poufności. Ale to jednak, jeszcze raz mogę powtórzyć tę tezę. Na pewno. My wewnętrznie, sami siebie nie przekonywaliśmy do cięć w wydatkach. No to, to, to jest zupełna aberracja. Nie, zupełnie odwrotnie. To Ministerstwo Obrony Narodowej było resortem, które jak jedna pięść, razem ze Sztabem Generalnym, które z częścią Ministerstwa Obrony Narodowej. No. Walczyliśmy o te pieniądze z, w ramach rządu, żeby ich było jak najwięcej na, na, na zbrojenia. Więc sytuacja, w której jednak z komórek resortu Obrony Narodowej pyta drugą, czy prosi o zgodę na obcięcie tych wydatków, jest po pojedynczą otwartą w horyzoncie trzech lat na pomyślenie. Ale to wskazuje na co? Na, dwu, na, na niejasną strukturę zarządzania w, w kierownictwie MONU. Że departamenty z sobą walczą, że nie mają jednej wspólnej polityki finansowej, polityki budżetowej. Nie, to świadczy o dwóch rzeczach. Znaczy, po pierwsze, tak. o y, 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 tym, że kierownictwo rządne, czy premier Donald Tusk i Ministerstwo Finansów. Cały czas czycha na Władysława Gośniewka Kamysza. I uważam, że ten wyciek przed wy wyborami do Parlamentu Europejskiego, związany z zatrzymaniem w sposób skandaliczny trzech żołnierzy za obronę naszej granicy, też nie był przypadkowy. No, że to wyciekło właśnie dlatego, że komuś to służyło politycznie. Eee, I co się to w... chyba pani Zemła, ja nie wiem nazwiska, pani redaktor, która zdaje się prowadziła partyjne konwencje Platformy jako ekspertka. To były takie forum, byli politycy Platformy, byli generałowie bliscy Platformie. I pani redaktor, jako niezależna strona dziennikarska, to prowadziła. Prowadziła, więc osoba na pewno bliska platformie, jeśli chodzi o czynniki. Uważam, że ujawnienie tego na kilka dni przed wy, wy, wyborami faktu. Po, po chyba w prawie trzech miesiącach od jego zaistnienia nie jest przypadkowe. I uderzało wprost ministra obrony narodowej w jego albo bezczynność, albo brak wiedzy w tym, w, w tym temacie, tak czy inaczej te y, jego wyniki i wyborcze, ale później też rankingi zaufania tąpnęły dla, dla Władysława Kośnia Kamysza. Myślę, że o to politycznie chodzi Donaldowi Tuskowi. Natomiast oczywiście wewnętrznie <laughs> to nie jest zwania kośniaka Kamysza od odpowiedzialności za resort. Więc jeżeli jego dyrektor wysyła do, inny, do szefa sztabu generalnego jakieś pismo, to za to się odpowiedzialność. Minister. więc wszystkie inne pisma które krążą nie wiadomo jakie to są pisma prawda bo to akurat, zostało ujawnione to są pisma które podpisują urzędnicy ministra obrony narodowej więc on musi brać za to odpowiedzialność więc dobrze było żeby panował nad swoim resortem panie ministrze to skoro nie panuje nad resortem to. To nad kim panuje? Nad wiceministrami, nad dyrektorami departamentu? A to, gdzie jest ten brak panowania? To jest bardzo, ba, bardzo dobre pytanie. No proszę pamiętać, że ja już nie jestem w środku, żeby stawiać takie precyzyjne diagnozy, ale z tego co widzę na bazie moich doświadczeń, to po pierwsze zwolniono znaczną część dobrych urzędników i bardzo dobrych generałów, odpowiedzialnych także nasze sukcesy na różnych polach, na przykład rekrutacji wojska. E, wróci, wróciło stare. Wróciła stara, upolityczniona gwardia i ona ma bardzo dużo do powiedzenia. I zawsze będzie przewaga e, e, byłych generałów nad politykiem, który pierwszy raz wchodzi do resortu Obrony Narodowej. No dobrze, ale pan, moim zdaniem, wiele, wiele lat był ministrem Obrony Narodowej, Kośniakowi Kamiszowi, zabrakło bym powiedział takiego. Wyczucia, a także pewności siebie, żeby po prostu tym kierować. Więc trochę dał się, dał, się, dał się wrobić taką sytuację, w której on firmuje resort Obrony Narodowej, a rządzi zupełnie ktoś inny. No, pytanie: kto? Z sam szacunkiem, ale pan wiceminister ile spędzi w gmachu? 4 lata, 5, 4 lata. 4 lata. Dobrze pamiętam. Jeżeli pan pozało sumienie, to zna pan ten resort dość dobrze. Teraz jest pan posłem, który pracuje w Komisji Obrony Narodowej. No teza jest prosta, to nie jest żadna tajemnica, nie odkryje Ameryki. De facto resortem zarządza pan wiceminister Tomczyk z Platformy. A to jest drugi aspekt, to jest druga odsłona. Czyli I o tym piszą media od lewa do prawa, że de facto czasami można odnieść wrażenie, że, że pan premier, wicepremier Kosienkiemuś jest. Do niemalże wiceministrem, a realną siłę polityczną ma pan wiceminister Tomczyk i on I realnie jest ministrem. Ale skąd ta siła pochodzi jeszcze do, do powiedzmy no z platformy ta tak. obywatelskiej, czyli z partii premiera Donalda Tuska, prawda? Nie jest to z, więc z, myślę, z... że pan minister Tomczyk został tam skierowany po to, żeby pilnować wersłowego kośnia kamysza. A także rzeczywiście, korzystając z tego, że kośnian Kamisz jest jednocześnie szefem partii, więc ma całą masę innych zadań, jest po prostu liderem politycznym, e, zastępować go w zarządzaniu tym resortem. I to jest bardzo zła sytuacja, ponieważ Szersta Prodnarodowej maga uwagi nieustanej 24 godziny na dobę. I jakiekolwiek wyjątki, odstępstwo tej reguły nie znoszą próżni. To znaczy, pojawiają się inni decydenci, którzy po prostu wchodzą w buty ministra. I moim zdaniem tym w znacznej mierze w te buty wchodzi minister Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. No i co minister Tomczyk jest to osobą, która. Wewnątrz ministerstwa może forsować ten plan, o którym powiedział pan na początku, czyli odcinanie finansowania dla projektów wicepremiera Kościoła Kamysza, duszenia politycznego, grillowania politycznego swojego koalicjanta kosztem armii kosztem finansowania modernizacji sił zbrojnych teraz już myślę że pan redaktor przecenia ministra Tomczyka ja myślę że on jest tam skierowany żeby pilnować żeby być oficerem politycznym także dyżurnym hejterem bo bardzo mocno bardzo dużo czasu poświęca temu i jego stylistyka jego aktywności politycznej jest bardzo agresywna zupełnie niepasująca do resortu obrony narodowej który wymaga powagi prawda? nie tylko odwagi ale też powagi Ej i Natomiast yy, uważam, że to są ci starsze generałowie. czy ta ekipa, która uważała, że, że, że nie ma co rozwijać tak szybko sił zbrojnych, że może warto bronić na linii Wisły. No Cały jest szereg ich różnych koncepcji, które żony Zjednoczonej Prawicy obaliły. I oni teraz wracają w chwale i próbują odkręcać tą całą politykę. I uważam, że to jest największe zagrożenie, czyli tak zwany deep state, prawda? Takie głębokie, ukryte państwo w państwie, jakim jest serce obrony narodowej Wrócił deep state szkoda z z WSI. No dobrze, panie ministrze, naszym gościem Marcin Ociepa, były wiceminister obrony narodowej, prezes stowarzyszenia Odnowa, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy ten, ta, ta ekipa obejmowała swoje rządy, to w zasadzie, kiedy patrzono na zmianę warty, to ona modelowo pod względem elegancji wyglądała właśnie w Monie. A czy wicepremier Mariusz Błaszczak przyjął przychodzącego wicepremiera, pokazał mapy jednostki? Nieraz Kośnia kamysz deklarował, że będzie kontynuował i programy, i kontrakty, i, i, i kierunek modernizacyjny. Na ile jest tak, że cały czas, że to były słowa, po pierwsze prawdziwe. Jeżeli były prawdziwe, to na ile dają taką możliwość, że być może wy będziecie lepiej współpracować z wicepremierem, że tu jest jakieś pole do gry, może nie czysto politycznej, ale gry na polu zapewnienia interesów polskiej armii? To jest tak, że my od samego początku sformułowaliśmy bardzo prosty przekaz. Znaczy tam, gdzie Władysław Kośniak Kamerz będzie kontynuował procesy modernizacyjne a także procesy związane z rekrutacją nowych żołnierzy po to, żeby sięgnąć przynajmniej tych 300 tysięcy żołnierzy, tam będzie miał nasze wsparcie. I e, tego się bardzo mocno trzymamy. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają debaty z jego udziałem parlamentarne, de debaty na komisjach, wszędzie tam, gdzie jest merytoryczne podejście, bym powiedział, ambi takie ambitne do polskiej polityki obronnej, tam ma nasze wsparcie. Natomiast no, nie będziemy milczyć w sytuacji, kiedy po pierwsze widzimy, że ogon kręci psem, jeśli mówimy o tym, że jest cała masa ludzi, którzy podejmują decyzje w Monie za jego plecami, no, a po drugie, kiedy wychodzą tego typu e, sytuacje czy karygodne błędy, jak lekceważenie tej sytuacji na granicy. Bo e, Gdzie tu jest odpowiedzialność ministra obrony narodowej? No, to, co się wydarzyło na granicy, się wydarzyło na granicy. Te zakucie w kajdanki tych żołnierzy przez żandarmerię to nie było z rozkazu ministra obrony narodowej. Ale to, że on nie zareagował przez te ponad dwa miesiące, że nie uznał, że to jest na tyle ważne, żeby zareagować, to jest już błąd. Ale z drugiej strony no. też, skoro przy tej sytuacji, sam wicepremier deklarował zwolnienia, dymisję i w żandarmerii, i w ministerstwie. Ja, może nie tak pilnie jak pan poseł, patrzę na działania poszczególne resortu obrony, ale ja takich zwolnień nie odnotowałem. Co się ja, stało z wyjaśnieniem tej sprawy? Ja też nie odnotowałem, Do, panie doktorze, no to dobrze wygląda w kamerach, prawda, że wychodzi polityk i mówi, będą dymisję. Dlaczego tak mówi? No bo um, e, f, chce odsunąć uwagę opinii publicznej od własnych błędów. Prawda? Znaczy Ja uważam, że tam jest cała cała masa kaskada błędów Przede wszystkim wynikająca z, z, z metapolityki platform Obywatelskiej prawda? negacji w ogóle obrony granicy lekceważenia tego tematu przez, przez Donalda Tuska i to on jest jako szef platform Obywatelskiej za to odpowiedzialny Kośniak-Kamysz po prostu jest tutaj trochę takim między młotem a kowadłem w tym wszystkim No ale znowu No nie będziemy się przeglądać bezczynnie jeśli on będzie um, kontynuował politykę czy realizował politykę Donalda Tuska a realizuje a, czy widać no, że Kośniak-Kamysz. Personalnie tak, bo te zwolnienia generałów, ja nie mówię o zwolnieniach politycznych, prawda? Stanowisk politycznych czy, czy nawet tam różne są postacie, dyrektorzy departamentu No ja już nie chcę tego oceniać, prawda? To jest polityka kadrowa, ma prawo jako minister. Ale jeżeli zwalnia dobrych generałów, no to każę ja sobie zadaję pytanie. Generał kształcony przez 20, 30, 40 lat dla polskiej armii, prawda? Nie przez Prawo i Sprawiedliwość, no. Żołnierzy liniowych, że mają doświadczenie liniowe, to zadaję sobie i wszystkim nam pytanie, komu to służy. Dobrze, bo ja nie bez kozery te pytania zadaję, bo pojawiła się taka teza trochę w kontekście wyborów do Europarlamentu z 99 czerwca, że może jest moment, może jest szansa na odwrócenie sojuszy, że nagle pis z psl być może z Konfederacją tworzą nowy rząd, może właśnie pod przywództwem, e, Kośniaka-Kamysza, to staram się dowiedzieć, kim właściwie jest Kośniak-Kamysz i jak on sobie poczyna jako polityk w tym rządzie. Czy to jest polityk, e, z którym e, PiS mógłby, z którym warto rozmawiać, czy tak jest politykiem, który jest całkowicie bezwolny i, i niewiele się różni w realnych działaniach od Platformy Obywatelskiej? E, e, węgierski pośle. pisarz Szandor Maraj powiedział, czy napisał w swojej książce, że człowiek własnym życiem odpowiada na co ważniejsze pytania. I kośniak odpowiada własną, w, w, tym jak sprawuje funkcję, jakim jest politykiem, na to pytanie, które pan zadał. I jeszcze jej tej odpowiedzi nie ma, ona się dopiero kształtuje. No to już jest 7 w, miesięcy za chwilę i, będzie. No, ale to jest ciągle, i, i poczekajmy jeszcze chwilę, tak? To znaczy naprawdę to jest zupełnie nowy rozdział w jego karierze politycznej. On być może nawet tego tak nie dostrzegał, albo na, nadal nie dostrzega, ale bycie wicepremierem, szefem resortu obrony narodowej, to jest zupełnie inny poziom funkcjonowania w polskiej polityce. I teraz on własnym życiem właśnie, tym swoim zachowaniem, własną polityką. Jak Jan na będzie razie odpowiadał na to pytanie. No, ale jak na razie, jak rozumiem, sukcesów nie ma, czy są? Pani mniejszy. panie dyrektorze. Jak tak, to wygląda? Panie Mówi tak. pan o, o, o kierowaniu stylnym, stylnego siedzenia monem. Mówi pan o tym, że e, no, ogon kręci psem. No tam, tak, chyba no. nie jest to najlepsza, e, na, najlepsza dla polityka, skoro daje sobą krzyż. Ja staram się być bardzo precyzyjny. Tam, gdzie są sukcesy, tam są sukcesy, tam, gdzie są porażki, tam są porażki. No oczywiście, gdzie są sukcesy, to jest wszystko tam, gdzie kontynuuje nasze projekty. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niech to będą jego sukcesy. Prawda? Słyszę, że minister Tomczyk no znowu prawda, ogłasza powstanie agencji e, e, satelitarnej, zdolności satelitarnych. No świetnie przygotową koncepcję, zostawiliśmy mu na biurko, sam za to odpowiadałem. Wszystkie te projekty zbrojeniowe, które, które, które ogłaszają, podpisują, to są wszystko przez nas przygotowane i my się z tego cieszymy. I to też jest bardzo dobrze, że potrafił się sprzeciwstawić w tym sensie premier Kośniak-Kamysz, tym, którzy mówili nie, trzeba przeglądów, trzeba to wstrzymać i tak dalej. prawda Więc to jest dobre i temu trzeba temu trzeba kibicować Wzmacnianiu polskie trzeba kibicować ale z drugiej strony słyszymy ostatnio szef agencji uzbrojenia powiedział, że no czarno widzi kwestię zakupu Apache dla Polski. Czyli tego, na co się już nasz rząd zgodził, na to, na co się już zgodził rząd amerykański, ale tam jest niewynegocjowana umowa offsetowa. Tak zrozumiałam z tego wywiadu. No to chwileczkę, dla kogo to jest zadanie? Czy dla szefa Agencji Uzbrojenia tylko i wyłącznie? To, że on się odbijać ściany w Waszyngtonie, jest zupełnie zrozumiałe. Tam jest potężny lobbying, tam trzeba mocno pracować, także politycznie. Więc ja liczę, że premier Kośniak-Kamysz wsiądzie w samolot i poleci. Na z Waldem Tuskiem do Waszyngtonu, to jest i załatwią te na Polski To jest ten punkt, gdzie powinniśmy my wszyscy, także jako telewizowie Telewizja Republika, such na ręce i to jest taki test, takich papierek lakmusowy, sprawdzamy, czy kośnianka coś potrafi, czy nie potrafi właśnie na podstawie apaczy. Oczywiście, oczywiście to jest bardzo konkretny projekt, to jest prawie 100 śmigłowców bojowych, uderzeniowych, najnowocześniejszych na świecie, gdzie my w, 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 bardzo ich potrzebujemy i tak jak mówię, jest zgoda i rządu polskiego i amerykańskiego na ten zakup, to, że to nie zostało dopięte, no a właśnie, na tym polega rola ministra, prawda, na tym, żeby się w to zaangażować, żeby polecieć, przekonywać swoich partnerów, no mówiąc w skrócie, jest to ogrom, ogrom wyzwania i my trzymamy kciuki, żeby Kościołnikowi Kamyszowi się powiodło. To już na koniec zmieńmy temat. Dzisiejsza konferencja prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i szefa klubu Mariusza Błaszczaka po spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich no i oskarżenia o stosowanie tortur w Polsce wobec księdza Michała Olszewskiego. Tak to przedstawiali po spotkaniu z panem profesorem Wiąckiem, rzecznikiem praw obywatelskich liderzy Pańskiego klubu parlamentarnego gdyby to się potwierdziło Wydaje się, że to się prawie potwierdza też o tym mówił zdaje się profesor więcej że będzie badał ale że sprawa jest poważna to w tym momencie jesteśmy jeżeli wobec księdza Olszewskiego stwierdzone by zostały tortury tu trzeba zachować zwykłą precyzję dlatego, że bardzo łatwo jest używać słów. Które później są, które znaczenie jest odwracane, bagatelizowane, w momencie się uatparniamy na, na, na znaczenie tych słów. E, mówi o tym dlatego, że mamy doniesienia o tym, że rzeczywiście sposób potraktowania księdza olszewskiego w areszcie jest zupełnie skandaliczny, odbiegający od standardów i norm państwa demokratycznego. I teraz to trzeba z całą pewnością wyjaśnić, zbadać. I bardzo dobrze, bo tego jest także praca posłów opozycji, żeby to weryfikować. Rolą rzecznika praw obywatelskich jest także upominać się o więzienie. Ja przypominam wiele głośnych spraw, jak się jeszcze pan Adam Bodnar jeszcze w swojej poprzedniej roli upominał, że. Też jako rzecznik właśnie... zabójcy, 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 założono kajdanki niepotrzebnie. Przezabolone, czyli takie ręce no, no, i na litość boską. No, znaczy, mówiąc w skrócie, w tym przypadku widać gołym okiem, że mamy nadużycie siły państwa. W przypadku księdza Orszowskiego. I z całą pewnością trzeba doprecyzować, jakiej jak dużej skali i na ile ona ma charakter systemowy, a na ile to są błędy poszczególnych prokuratorów czy tych, którzy dokonywali tego zatrzymania, prawda? E, no i trzeba tą anomalię systemową wyłapać. Natomiast e, nie ma wątpliwości, że tego typu za zachowania mogą mieć charakter, bym powiedział, presji psychologicznej, psychicznej na, na, na oskarżonym czy, 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 czy podejrzanym, bo nie wiem, jaki jest obecnie status prawny e, księdza, o którym rozmawiamy. E, no i to też jest sprzeczne zasadami państwa demokratycznego i w, 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 w postępowaniu procesowym tego typu zeznania wymuszone w taki sposób są po prostu nieważne. No to mówił Marcin Ociepa, przewodnik, prezes Stowarzyszenia Odnowa, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były wiceministrowie Narodowej, panie pośle, dziękuję bardzo dziękuję za bardzo. rozmowę, za wizytę w naszym studio, za chwilę serwis informacyjny, a potem jeszcze wrócimy do dnia z republiką.